Dzień dobry, wieczór. Mam dzisiaj przyjemność zaprosić Was na trzeci odcinek, czyli trzeci dzień z serii Zawiamy na Chestera, rywalizację z Afrem, więc zaczynamy to. Na samym starcie, nie wiem czy się może zaskoczyliście tym, ale możecie tego domyślać, że chciałem Wam naprawdę zajebiście podziękować za to, co robicie, bo jak wiecie, albo nie wiecie, jest teraz po pierwszej w nocy, ja ten filmik montuję, a mam po prostu energię, bo powiedzcie mi, jak można nie mieć energii, być niezmotywowanym, jeżeli dostaje się coś takiego pod filmem, takie reakcje, 120 łapek w górę w 10 godzin, to jest dla mnie naprawdę wow, i to jest naprawdę niesamowite, co teraz robicie, albo jak dostaje się takie komentarze, i jak takie dajecie odpowiedzi w ankietach, więc naprawdę, naprawdę nie wiem co powiedzieć na to. Ale po prostu chcę powiedzieć dzięki. Wbiliście 1600 subów, oczywiście to bez większego problemu dla Was, więc dzięki serdeczne. Ale na samym wstępie chciałem jeszcze podziękować moim donatorom z tego dnia, czyli Nerdus, który dał 100, Breeze Foils, który dał 250, czyli Radek, Adik, który dał 1 euro, Hretik, który dał 415, Diplek, który dał 200, Egzorcysta, który dał 100 i Enomek, który dał 8,15. Teraz widzicie na filmiku trochę jedną złą rzecz, która się wydarzyła, czyli dostałem oczywiście muta, bo pisałem z widzami, spisywałem na pytania, ale no dobra. To trochę utrudni serię, ponieważ w związku z tym straciłem mechanika, co jest słabą rzeczą i teraz muszę tylko na L2 cisnąć, ale postaram się, znaczy tylko na jeden dzień na szczęście, więc postaram się tego mechanika jakoś odbić, bo po prostu będzie to strasznie monotonne dla mnie i chcę też, żeby była jakaś różnorodność dla Was na filmach i dla mnie, więc tak to w tym momencie wygląda. Taką stawkę tutaj dodatkowo, jak mój kolega, czyli Thunder, którego już znacie, tuninguje swojego Vincenta, wcześniej go wyzerował, a teraz wyszedł od niego szerokie koła, growy i RH, i rurę, czerwone lampy, wygląda nawet nie zajebiście, tak tylko dodatkowo. No więc coś takiego, wiele osób mnie pyta, jak ja mogę w ogóle zarabiać tak, z taką prędkością i tak dalej. Wy już pisaliście w komentarzach odpowiedzi takim osobom, ale właśnie teraz Wam tutaj chciałem zaprezentować poradnik, który sam nagrałem. No, więc dobra, więc jak widzicie, tak można lecieć, jakaś fajna muzyczka i można naprawdę zarabiać, tylko wiecie, nie zarabiajcie cały dzień, ja dzisiaj też właśnie, widzicie, teraz była przerwa parę godzinek, bo ogólnie, wiecie, tam sobie na rower wyszedłem, więc bardzo fajnie i czasem warto wyjść ze skini. Ogólnie dzisiaj zarobiłem tylko 30k, ale to i tak wystarczyło mi, aby już mieć łącznie na koncie ponad 105. Więc już mamy jakieś około 55% całej kwoty. No więc widzieliście, że Afro zrobił zajebistą tabeleczkę, ale u mnie nie ma tabeleczki, tylko po prostu będę pokazywał procenty i to myślę, że też będzie spoko, ale nie wiem, czy to dorówna takiej zajebistej tabeleczce, bo to naprawdę jest coś zajebistego. No. O, dzisiejszym ogólnie dniu skończyłem strasznie późno zarabianie, bo jakoś skończyłem na o północy jakoś, z tego teraz tak to montuję, bo ponieważ zacząłem też później gdzieś jakoś po 10 sobie na spokojnie zacząłem i ogólnie mega dużo przerw, zarobiłem się też mnie, bo 30 kafli, przecież tak nie jest mało, bo biorąc pod uwagę, że w 3 dni mam już ponad połowę sumy, no to myślę, że się powinno udać wszystko na spokojnie, to co sobie zaplanowałem. No, ale naprawdę mam teraz tyle motywacji do kolejnego działania, bo to co tam się dzieje, to naprawdę to jest dla mnie coś pięknego i nie spodziewałem się, że coś takiego będzie, dlatego w związku z tym mam dla Was taką małą rzecz, taki konkurs zrobiłem na 3000 tam z banku wyciągnął, taki malutki, wiecie, dla tych, co teraz oglądają do końca, to dostaną 3000. Warunki konkursu to napiszcie w komentarzu, nie wiem co napiszcie, napiszcie tylko swój nick z gry i ja komuś to rozlosuję, więc no taki konkurs dla osób, które oglądają do końca. I to byłoby na tyle w sumie w tym odcinku. Zaglądajcie do Afro, bo mówił, że tak zrobi, tyle zarobi, że Miszczena opadnie. No nie wiem, czy Miszczena opadnie Afro,
bo ja też umiem zarabiać dobrze, tylko trzeba trochę mieć z tym umiaru. Ale no, więc zobaczymy, kto wygra. Wpadajcie do Afra. Jeszcze raz dzięki serdeczne za co robicie ostatnio. I żegnam się z wami. Trzymajcie się, bądźcie tacy zajebiście, jak jesteście. I coś mogę powiedzieć. Na razie, cho.